Witamy Państwa po przerwie. Ze mną jest Konrad Dudek z House Gears. I tak jak powiedziałem przed obiadem, przeniesiemy się troszkę bliżej tych rozwiązań chmurowych teraz. Więc Konrad, zapraszam. Dziękuję, witam wszystkich. Tematem bieżącej prezentacji jest, czy z punktu widzenia inżyniera sieciowego można zapanować nad chmurą. Jak pewnie wszyscy wiemy, to już trochę nie jest takie pytanie, czy firmy w Polsce i za granicą znajdą się w środowisku chmurowym. Pytanie, kiedy to nastąpi i jak się do tego przygotować. Zanim dojdę do tematu, chciałbym przedstawić w ogóle naszą firmę, która jest na rynku już od 3 lat, czyli od 2017 roku. Jesteśmy częścią grupy Passus i uzupełniamy się tutaj bardzo kompetencjami. Nasza spółka jest dedykowana rozwiązaniom cloudowym, w szczególności projektom AWS-owym. Jesteśmy partnerem Advanced Consulting Partner i w naszej ofercie znajdują się usługi wspierające naszych klientów w zakresie migracji do chmury, utrzymania środowisk aplikacyjnych w środowisku cloudowym oraz projektowanie i tworzenie aplikacji wysokodostępnych i skalowalnych z wykorzystaniem najczęściej serverlessu konteneryzacji. Jak w ogóle wygląda ta infrastruktura w chmurze? Od tego może zacznę, żeby lepiej przybliżyć tak naprawdę, z czym mamy do czynienia i jakie mamy analogie z tym, z czym mieliśmy do czynienia przez wiele, wiele lat i mamy nadal w tradycyjnych środowiskach sieciowych. Amazon Web Services to jest ten partner, z którym najczęściej współpracujemy i w oparciu o którego infrastrukturę budujemy rozwiązania dla naszych klientów. Na przykładzie, jakby tylko ograniczę się do rynku, jaki w Europie, na Bliskim Wschodzie, Afryce możemy zaobserwować z punktu widzenia oczywiście tego, co ma do zaoferowania Amazon. Regionów mamy na tym obszarze już w tej chwili 8. I region to jest coś w rodzaju klastra data center. Możemy sobie to wyobrazić nie jako jeden ośrodek, ale wiele ośrodków oddalonych od siebie o wiele, wiele kilometrów, ale z zapewnieniem łączności między nimi i bardzo, znaczy dobrej komunikacji. Tak jak widać, mamy do dyspozycji infrastrukturę 100 gigabitową dla naszych instancji, dla naszych aplikacji. 77 availability zone, zaraz również do tego dojdę. Ponad 200 punktów, point of presence. To jest takie miejsce, gdzie nie tylko możemy uruchamiać jakby swoje zasoby, ale to są miejsca, które są punktami styku z sieciami zewnętrznymi poza AWS-em. Miejscami, w których AWS realizuje usługi Content Delivery Network, o czym za chwilę. Globalna infrastruktura na świecie. To jest właśnie te ponad 200 punktów, w których jest zlokalizowane takie punkty brzegowe sieci AWS-owej i w których głównie zlokalizowane są usługi związane z Content Delivery Network. Jest to usługa CloudFront w przypadku AWS-u. Ogromna ilość ośrodków, one są obecne też w Polsce, w całej Europie i na całym świecie. Region z punktu widzenia
architektury. Sam region jest złożony z tak zwanych availability zone. Availability zone to jest nic innego jak kompleks data center. Taki kompleks data center możemy sobie wyobrazić w skali Polski na przykładzie znanych nam prowajderów, na przykład na ulicy Grochowskiej w Warszawie. To jest jeden ośrodek, który możemy zidentyfikować jako, albo nazwać jako availability zone. Availability zone w regionie zazwyczaj są, znaczy zawsze są co najmniej dwie, żeby zapewnić wysoką dostępność dla infrastruktury klientów, a zazwyczaj więcej. I taka bardzo, tutaj jedną z ciekawostek podam, w momencie, kiedy już używamy takiej infrastruktury AWS-owej, mamy konto AWS-owe i tworzymy infrastrukturę w availability zone o danej nazwie bądź o danym numerze, to jest cecha charakterystyczna, jakby związana z danym kontem i bardziej wirtualna, taka etykieta wskazująca na ośrodek fizyczny, niż ośrodek fizyczny. Także w przypadku każdego konta AWS-owego ta nazwa może wskazywać na inny ośrodek w ramach regionu. No należy o tym pamiętać, budując taką architekturę i chcąc zadbać o opóźnienia podczas transmisji danych. Usługi sieciowe AWS-owe to nie tylko to, co możemy spotkać w samym data center, ale usługi takie kompletne, za pomocą których możemy zrealizować kompletne funkcjonalności. I do budowania infrastruktury sieciowej te usługi to jest VPC, czyli wirtualna chmura, można sobie tak interpretować, to jest tak naprawdę ta nasza przestrzeń, która posiada adresację IP, w której możemy nasze zasoby, nasze serwery umieścić docelowo. I tą część omówię za chwilę bardziej szczegółowo. AWS Transit Gateway, AWS Private Link to są usługi zapewniające komunikację pomiędzy wirtualnymi data center, pomiędzy VPC. Usługi związane z rozwiązywaniem nazw, usługi DNS-owe, to jest Route 53, load balancer zapewniający możliwość skalowania aplikacji i szereg innych usług, na przykład usługa umożliwiająca wdrożenie zabezpieczeń Distribute Denial of Service, Firewall aplikacyjny i wiele, wiele innych. Na przykład CloudFront, który jest właśnie usługą CDN-ową, akcelerującą serwowanie treści w skali globalnej. Jest tego bardzo dużo. Wracając do naszego VPC. VPC to jest taki odpowiednik właśnie naszego data center, ale już tak skonstruowany, że mamy do dyspozycji sieć wysoko wydajną, wysoko dostępną, z rozciągniętą komunikacją pomiędzy ośrodkami. Zazwyczaj to są trzy ośrodki. Te ośrodki to właśnie te availability zone. Availability zone w ramach jednego VPC i w ramach jednego regionu, tak? Czyli do VPC tworzymy sobie per wybrany region AWS-owy. Co istotne, częścią takiego VPC jest VPC router. To jest taki wirtualny byt, do którego nie mamy dostępu bezpośrednio, nie zarządzamy, nie utrzymujemy go w żaden sposób. Natomiast mamy kontakt
z tym, z tą częścią infrastruktury poprzez konfigurację subnetów i tablic routingu. VPC oczywiście ma pewną adresację, którą rezerwujemy i ustalamy dla naszego data center, dla naszego ośrodka. Następnie możemy przydzielić osobne adresacje czyli utworzyć subnety w konkretnych availability zonach. I już po tej operacji mamy tak naprawdę infrastrukturę data center, w której możemy tworzyć zasoby, tworzyć instancje, maszyny wirtualne, serwery i tak dalej, zapewnioną komunikację pomiędzy rozproszonymi data center. Tablica routingu to jest właśnie ten punkt kontaktu z VPC routerem, tak naprawdę, czyli z tym bytem, który zapewnia komunikację wewnątrz VPC. Tablica routingu to jest po prostu obiekt konfiguracyjny, w którym mamy zdefiniowane wszystkie trasy plus trasy do konkretnych subnetów plus trasy domyślne, na przykład do połączenia z internetem, do połączenia z VPN-em. I taki punkt konfiguracji to jest po prostu obiekt, który używamy tak naprawdę, czy przypinamy go do subnetu. Możemy jedną tablicę routingu przypiąć do jednego subnetu bądź wielu subnetów, w zależności od tego, jaką architekturę tak naprawdę chcemy zbudować. Tu mamy przykład konfiguracji subnetu, który jest prywatny, czyli takiej strefy, która ma możliwość komunikacji w ramach tylko i wyłącznie VPC, w którym została utworzona. I to jest sieć prywatna. Żeby zapewnić teraz komunikację z internetem, mamy kolejną usługę, która się nazywa Internet Gateway. To jest znowu taki komponent, który po prostu używamy, tworzymy taki obiekt w swoim VPC, aby umożliwić subnetom komunikację później do internetu i z internetu. To jest bardzo ważne. Jeśli taki obiekt sobie utworzymy, cechą charakterystyczną jest w zasadzie to, że musi zostać utworzony i zostać przypięty do konkretnego VPC. I już po tym możemy używać takiego gatewaya w tablicach routingu, aby wskazać trasę domyślną bądź trasę szczególną do internetu. Internetu bardzo wydajnego. Pamiętajmy, że korzystając z takiego dostawcy jak Amazon, uzyskujemy dostęp do bardzo wydajnej infrastruktury, nie ponosząc kosztów za to, że mamy dostęp do tej infrastruktury, natomiast ponosząc koszty za jej użytkowanie, najczęściej wyrażone w ilości danych przesłanych bądź ilości danych, które przechowujemy. Subnet publiczny. Subnet publiczny w zasadzie różni się od subnetu prywatnego tym, że ma dostęp do internetu. Możemy tutaj tworzyć usługi, umieszczać tutaj usługi czy serwery, które mają mieć dostęp albo z którymi ma być dostęp z zewnątrz, czyli z internetu. I żeby to zrobić, wystarczy zmodyfikować tablicę routingu, która jest przypięta do danego subnetu, i wskazać trasę domyślną do wcześniej utworzonego Internet Gatewaya. I to już umożliwi nam tworzenie tak naprawdę usług dostępnych z internetu. Natomiast co w przypadku, wracając teraz do tego subnetu prywatnego, co w przypadku takiego subnetu możemy zrobić?
nie chcąc, żeby była możliwość komunikacji jakby z zewnątrz, czyli z internetu do subnetu prywatnego, gdyż mamy tam no, jakieś zasoby, które, z którymi komunikacji nie chcemy dawać na zewnątrz, natomiast chcemy, żeby one się komunikowały z internetem. Wykorzystujemy wtedy znowu gotową usługę, to jest NAT Gateway, który konstrukcja jest taka, że musimy do tego celu mieć jeden z subnetów musi być publiczny, drugi mamy prywatny i w subnecie publicznym tworzymy NAT Gateway, tworzymy również taki obiekt, który jest naszym adresem IP publicznym, to jest jakby bardzo istotne i to też jest obiekt, który jest powiązany z interfejsem NAT Gatewaya i modyfikujemy tablicę routingu w sieci prywatnej, czy w tym subnecie prywatnym, aby wskazywał na NAT Gateway. I to w zasadzie wszystko. Mamy już taką, można powiedzieć, konstrukcję, w której mamy sieć prywatną, czy subnet prywatny, subnet publiczny. W publicznym możemy umieszczać usługi, które chcemy wystawić w internecie, w prywatnym te, które mają mieć dostęp do internetu, ale w drugą stronę ta komunikacja jest niedozwolona. Jak zapewnić połączenie tak naprawdę z naszym data center, nie tylko z naszym data center, ale też może z innymi ośrodkami znajdującymi się w chmurach publicznych? Mamy do dyspozycji tutaj szereg usług, które możemy w tym celu wykorzystać. Podstawowa to jest tunel side to side, znany inżynierom sieciowym od lat, realizowany IPsec-iem, w zasadzie funkcjonalnie nieróżniąca się jakby technologia od tego, co możemy zrobić pomiędzy routerami Cisco na przykład. Natomiast oczywiście w sytuacji, kiedy ten komponent uruchamiamy w AWS-ie, to jest komponent zarządzany przez AWS, nie musimy takiego gatewaya czy routera utrzymywać. Tak naprawdę ograniczamy się do konfiguracji samych parametrów jakby tunelu uruchomienia kilku komponentów jak Virtual Private Gateway, Customer Gateway, który jest odpowiednikiem routera po drugiej stronie i tunel i konfiguracji parametrów jakby tunelu pomiędzy tymi gatewayami. Oczywiście, aby zapewnić wysoką wydajność, zazwyczaj tworzymy dwa takie połączenia w odpowiedni sposób, sterując możliwością przełączenia się pomiędzy nimi, albo w sposób statyczny, albo bardziej dynamiczny, wykorzystując BGP. Jeszcze wrócę do tego. Oczywiście tunel side to side, wiemy, to jest komunikacja przez internet z wykorzystaniem jakby medium internetowego. Direct Connect. Direct Connect jest to sposób tak naprawdę na utworzenie dedykowanego połączenia, czyli na doprowadzenie światłowodu z naszej lokalizacji bądź z naszego data center do lokalizacji AWS-owej, do konkretnego regionu i konkretnego VPC. Odpowiednik, można powiedzieć, portu MPLS-owego, za pomocą którego możemy uzyskać dostęp zarówno do zasobów w naszym VPC, w naszym regionie, czy w innych regionach na naszym koncie AWS-owym, jak i do usług publicznych, które normalnie są, do których dostęp normalnie jest realizowany przez internet. Taką usługą jest S3. S3, czyli storage obiektowy, znany, myślę, wszystkim już na świecie, można uzyskać właśnie dostęp za pomocą łącza prywatnego do takiej usługi w ramach połączenia Direct Connect.
Oczywiście bardzo wydajna, można powiedzieć, usługa w porównaniu z VPN-em. Możliwości mamy tutaj zestawienia połączenia do 10 gigabitów w tej chwili. Oczywiście znowu trzeba zadbać o nadmiarowość, jakąś redundancję tego połączenia, czyli obsłużyć jakiś scenariusz backupowy. Istnieje oczywiście możliwość połączenia tych dwóch rozwiązań, czyli zestawienia, czyli do Direct Connectu, czyli tego światłowodu, który sobie zestawiliśmy do danego regionu, dołożyć funkcjonalność zaszyfrowania tego ruchu, czyli zestawienia wewnątrz niego tunelu VPN-owego. Dla klientów, dla których to jest istotne, aby każdy ruch podczas transportu był zaszyfrowany. I pozostałe metody, jak Cloud Hub, VPN Cloud Hub, to jest rozwiązanie bardzo podobne dla osób, które są ze świata Cisco, tak to wyjaśnię, jest to technologia podobna do DMVPN-a, niezgodna z DMVPN-em, ale koncepcja jest bardzo podobna, służy do budowania takiej topologii hub and spoke. Software VPN to jest po prostu metoda na uruchomienie naszego własnego rozwiązania, na przykład Cisco CSR, czy każdego innego rozwiązania, które można uruchomić jako instancję w środowisku cloudowym i zestawić tunel VPN-owy na takim rozwiązaniu. Oczywiście są to rozwiązania również SD-WAN-owe, prezentowane wcześniej, i AWS Client VPN, no, to jest nic innego jak zdalny dostęp dla użytkowników, który też możemy wykorzystać do zapewnienia łączności jakby z naszym ośrodkiem. I teraz oczywiście my mówimy sobie o jednym VPC, natomiast rzeczywistość jest taka, że infrastruktura taka produkcyjna już uruchamiana dla naszych klientów, to nie jest zazwyczaj jedno VPC, to jest zazwyczaj od kilku do nawet kilkudziesięciu VPC, które później trzeba ze sobą połączyć, jakoś trzeba zapewnić komunikację między nimi a światem zewnętrznym oraz data center, jeśli posiadamy w firmie tradycyjne data center. I Transit VPC to jest nic innego jak architektura, która pozwala na scentralizowanie całego ruchu w jednym VPC z możliwością tam przefiltrowania go, zastosowania jakichś rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i skierowania i zapewnienia komunikacji między odpowiednikiem site'ów, prawda, bądź pomiędzy po prostu naszymi data center a innymi dostawcami. VPC peering jest metodą na połączenie, zapewnienie komunikacji pomiędzy VPC, czyli jeśli mamy dwa lub więcej VPC, za pomocą tej technologii możemy je w prosty sposób skomunikować ze sobą. Pamiętajmy, że VPC to jest nasza wirtualna sieć, odizolowana tak naprawdę od pozostałej infrastruktury, nawet naszej, czyli jak utworzymy drugie VPC, to myślę, ono nie jest skomunikowane z tym pierwszym, musimy tą komunikację uruchomić. VPC peering to była pierwsza taka usługa, dzięki której można było zrealizować taką funkcjonalność. Ona jest bardzo fajna, bo jest prosta. Jeśli mamy małą ilość ośrodków, możemy ją zastosować. Jest również tańsza niż jakby inne metody. Chodzi o nakład i konfiguracyjny, i ruch, i ilość zasobów, które musimy wykorzystać na taką komunikację. Natomiast ma jedną szczególną wadę. To jest rozwiązanie, które pozwala na skomunikowanie tylko dwóch VPC ze sobą.
i komunikacja, jeśli dla przykładu mamy trzy ośrodki i pierwszy połączymy z drugim, drugi połączymy z trzecim, to nie zapewni nam to połączenia między pierwszym a trzecim. Fizycznie z wykorzystaniem tej technologii nie jest to możliwe. Takie rozwiązanie pojawiło się dopiero później, o czym za chwilkę. VPC Private Link. Przy omawianiu Direct Connecta wspomniałem coś takiego, że część usług w AWS-ie to usługi publiczne. I na przykład taką usługą publiczną jest S3, na przykład taką usługą publiczną jest DynamoDB, czyli NoSQL-owa baza danych. I żeby zapewnić te usługi, tak domyślnie nie są tak naprawdę umieszczone w naszym VPC, w naszej prywatnej przestrzeni. To są usługi publiczne, z którymi się komunikujemy zawsze przez internet. Ale istnieje możliwość z wykorzystaniem VPC Private Link na utworzenie swego rodzaju gatewaya do tych usług, dzięki któremu komunikacja będzie realizowana przez prywatną sieć AWS-ową do tych usług. Czyli jeśli mamy na przykład dane w bakecie S3 znajdujące się, te dane są istotne, bądź nie chcemy w danym subnecie umożliwiać komunikacji z internetem bezpośredniej, to jest bardzo częsty przykładek zastosowania private link, nie chcemy dopuścić do takiej komunikacji bezpośrednio, musimy wykorzystać VPC Private Link, czyli stworzyć tak zwany VPC Endpoint wskazujący na konkretną usługę AWS-ową. I tą technologię tak naprawdę możemy również zastosować do udostępniania naszych usług na zewnątrz innym kontom AWS-owym bądź innym klientom bez budowania tak naprawdę połączeń VPN-owych czy wykorzystania innych usług, które zestawiałyby połączenia, budowałyby tunele. Tak, to jest taka metoda, żeby rozciągnąć naszą usługę na do klienta. Transit Gateway to może już nie nowość, ale usługa całkiem nowa. Transit Gateway rozwiązuje problem związany z VPC peeringiem, czyli umożliwia już pełną komunikację scentralizowaną pomiędzy wieloma VPC, pomiędzy naszymi data center, innymi dostawcami itd., itd. Czyli mamy centralny gateway, w którym możemy zarządzać komunikacją wewnątrz naszego zestawu, no można powiedzieć, lokalizacji, w których są przetwarzane dane. To tyle, jeśli chodzi o ilość produktów, narzędzi, które są dostępne. Ja ograniczyłem się do części, nie poruszałem tak naprawdę ogromnej ilości usług i komponentów związanych też z bezpieczeństwem, czy wielu innych. Koncentrujemy się w tej chwili na tych komponentach, za pomocą których możemy odzwierciedlić tak naprawdę topologię sieci. I jak tak naprawdę możemy taką konfigurację ogarnąć? Bo ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy mieliśmy wiele routerów konfigurowane przez konsolkę, z próbą automatyzacji tego w czasie, no, różne interfejsy w zależności od producenta. Jak to wygląda tutaj? Zanim do tego dojdę, jako przykład tak naprawdę architektury pod dość niewielką aplikację, no podam taki przykład związany z aplikacją internetową, aplikacją, która serwuje jakieś funkcjonalności w internecie, składającą się tak naprawdę z serwera webowego, z Redisa, który
przechowuje stan sesji użytkowników, jakiejś pomocniczej instancji i bazy danych. Bazy danych rozciągnięte już pomiędzy dwie availability zony, czyli chodzi o zabezpieczenie tak naprawdę przed utratą. We know technology is changing, and so are the ways our... Przed utratą, przepraszam, jakieś tło się nam włączyło, przed utratą komunikacji, czy przed awarią tak naprawdę w danym availability zone, co musimy brać pod uwagę zawsze podczas budowy architektury aplikacji, tak? Mamy dodatkowe VPC służące do zarządzania taką infrastrukturą, dostępem do aplikacji czy serwerów, które znajdują się wewnątrz. Wykorzystana jest usługa CloudFront, czyli CDN do akceleracji i kilka innych. Natomiast nie tyle same komponenty są w tym przypadku istotne, co chciałem zwrócić uwagę na ich ilość. Przy tej prostej architekturze, czyli tak naprawdę trzy instancje plus baza danych, mamy utworzonych w danym regionie AWS-owym ponad 1400 obiektów, ponad 1400 zasobów, którymi musimy zarządzać, które musimy zrozumieć, które mają jakieś powiązania między sobą. I tak, na pierwszym miejscu snapshoty RDS-owe, bo uruchomiliśmy backup baz danych, więc te snapshoty się wykonują. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo, więc są Identity Access Management Role i policy. To są elementy związane z nadawanymi uprawnieniami dla aplikacji, dla komponentów aplikacji, dla użytkowników i tak dalej. CloudWatch Alarms to tak naprawdę część jakby systemu monitoringu, która została zastosowana. Interfejsy sieciowe, czy instancji, czy innych komponentów, które mają się komunikować wewnątrz VPC. CloudFormation Stack, rozwiązanie do provisioningu całej infrastruktury, które zostało zastosowane. Bucket S3 do przechowywania danych statycznych i wiele, wiele innych. O, na przykład Lambdy, które wykorzystują do procesu automatyzacji zarządzania takim środowiskiem, czyli wykonywania pewnych automatycznych czynności w reakcji na zdarzenia, które w tej infrastrukturze zachodzą. 1400 obiektów. Jak to można w ogóle ogarnąć? To jest, zaznaczam, mała architektura, tylko kilka instancji, a przy zastosowaniu jakby wszystkich dobrych praktyk, jakie należałoby zastosować w środowisku produkcyjnym, mamy takie ilości. Konsola AWS-owa. Bardzo fajny, graficzny sposób na tworzenie, zarządzanie infrastrukturą. Polecam przy pierwszym kontakcie z technologią AWS-ową czy z technologią chmurową bardzo fajnie można te usługi poznać, można je szybko w środowisku testowym utworzyć. Natomiast przy bardziej skomplikowanej architekturze jest to wyzwanie. Tak naprawdę większość projektów, które widzieliśmy, w których klienci podeszli do zarządzania od konsoli, to były najbardziej zabałaganione projekty. Bardzo ciężko, znaczy bardzo łatwo z czasem, w dłuższej perspektywie czasu, doprowadzić do utraty kontroli nad takim środowiskiem i do faktu, że nagle mamy jakieś zasoby, które nie wiadomo skąd się wzięły i po co zostały utworzone. Także fajne narzędzie, polecam do poznania się tak naprawdę z tą technologią. Odpowiednikiem trochę konsoli jest interfejs linii poleceń.
tak naprawdę wszystko, co można było, można zrobić w konsoli, można zrobić z linii poleceń, co daje nam też trochę większe możliwości, na przykład sparsowania wyniku zapytań, wyszukania pewnych danych, pogrupowania, czy w drugą stronę zastosowania pewnej automatyzacji, kiedy kilka poleceń tworzących jakąś infrastrukturę wykorzystamy, natomiast nadal ciężko nam będzie zarządzać tym sposobem w większej skali. Z ciekawostek istnieje możliwość zarządzania infrastrukturą AWS-ową z wykorzystaniem PowerShell. Dla miłośników. Tak naprawdę cała siła w rozwiązaniu dużych dostawców cloudowych i tu podam na przykładzie oczywiście AWS-u, natomiast wybierając usługę dostawcy cloudowego i dążąc do uruchomienia infrastruktury w większej skali niż tam kilka instancji, należy brać właśnie też te sposoby dostępu do zarządzania konfiguracji. I AWS SDK. Co to jest AWS SDK? To jest tak naprawdę programowy, software'owy sposób na dostanie się tak naprawdę do konfiguracji całego środowiska, jakie mamy w AWS-ie, programowo, z wykorzystaniem Java, Pythona, .NET-u, Ruby, tak naprawdę w większości popularnych języków, jakie są dostępne. Co możemy zrobić za pomocą tego? No praktycznie wszystko. Możemy tworzyć infrastrukturę, możemy budować sobie narzędzia analityczne, możemy budować sobie raporty, porównania, co tak naprawdę przyjdzie nam do głowy. Tu już nie ma żadnych ograniczeń. Co ciekawe, API to jest ten pierwszy tak naprawdę element, w którym nowe funkcjonalności zazwyczaj już są dostępne i konfiguracja może być nawet bardziej szersza tak naprawdę, jeśli chodzi o możliwości, niż dostęp przez samą konsolę. Taki przykład kodu robiący prostą funkcjonalność, wyświetlający listę dostępnych regionów i listę utworzonych w danym regionie VPC. Możemy to zrobić na przykładzie Pythona. No dobra, ale nasza infrastruktura jest bardzo duża. Albo zakładamy, że może być bardzo duża i chcemy utrzymać porządek tak naprawdę od początku, w którym zaczynamy jakąkolwiek infrastrukturę tworzyć. Bądź chcemy, mamy pewne schematy, które mogą w naszej organizacji się powtarzać. Bądź chcemy mieć możliwość szybkiego uruchomienia danej infrastruktury złożonej z wielu, setek, nawet tysięcy komponentów. Chcemy mieć taką możliwość przeniesienia z jednego miejsca w drugie, z jednego VPC na przykład do drugiego, bądź do innego regionu, w inne miejsce całkowicie. Z pomocą tutaj przychodzi taki sposób prowizjoningu i zarządzania automatyzacji tak naprawdę, tworzenia i zarządzania konfiguracją w AWS-ie, to jest AWS CloudFormation, gdzie całą konfigurację, łącznie z parametrami tej konfiguracji, opisujemy kodem. I ten kod z chwilą uruchomienia tworzy nam daną infrastrukturę. Bardzo szybki sposób, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy dany kawałek czy dany schemat powtórzyć wiele razy i co najważniejsze, możemy w taki sposób zarządzać tą infrastrukturą jak kodem aplikacji tak naprawdę. Niczym innym się to nie różni, mechanizmy aktualizacji, zatwierdzania zmian, wersjonowania czy przechowywania w ogóle tej konfiguracji na rozwiązaniach typu Git jest bardzo, bardzo zbliżona do budowy aplikacji.
AWS CloudFormation jest bardzo dobrym rozwiązaniem, natomiast jest rozwiązaniem AWS-owym i możemy je zastosować tylko i wyłącznie w tym środowisku. Dla tych Państwa, którzy używają szerszego zestawu technologii, bądź nie chcecie się po prostu koncentrować na sposobie tworzenia infrastruktury u jednego dostawcy, no jest takie rozwiązanie jak Terraform i my akurat zdecydowaliśmy się na jakby ten kierunek, gdyż ten kierunek umożliwia wykorzystanie tego jednego sposobu na prowizjonie infrastruktury, no nie tylko AWS-owy, ale możemy w podobny sposób tworzyć architekturę dla aplikacji w Azure, w Google, w VMware'ze za pomocą Terraforma. Można zarządzać również środowiskiem sieciowym, na przykład Cisco. Czego bardzo nam brakowało po wielu, wielu projektach. Ano, mamy super kod infrastruktury, zarządzamy tym wszystkim i tak dalej. Mamy konsolę, ale tam mamy płaskie listy obiektów, które ciężko interpretować, zwłaszcza wtedy, kiedy jest istotny czas. W przypadku konieczności troubleshootingu bądź monitoringu. Brakowało nam wizualizacji tej konfiguracji. I dzięki sile, jaką daje nam SDK i API do jakby danego dostawcy, kilku eksperymentach zrobiliśmy takie narzędzie, które zaraz pokażę, które umożliwia zwizualizowanie i ogarnięcie tak naprawdę tej ilości obiektów, jakie utworzyliśmy i powiązań między nimi. Ja teraz się przełączę na przeglądarkę. Widać? Widać. Widać. Tak, wykorzystaliśmy tutaj w tym narzędziu dostęp do poprzez API do konfiguracji, jaką możemy odczytać z AWS-u. I już na tym etapie, no ja widzę konto AWS-owe, mogę sobie, widzę, że mam uruchomioną infrastrukturę w 4 regionach i mogę sobie sięgnąć dalej i zobaczymy, co widać. To jest ten sam przykład, czyli ponad 1400 tak naprawdę obiektów, które utworzyliśmy, ale już z możliwością obejrzenia tak naprawdę, zobaczenia powiązań tak naprawdę między nimi. Czyli widzę na przykład instancję, którą otworzyliśmy, dyski, które są podpięte do tej instancji. Widzę, że ta instancja jest umieszczona w subnecie konkretnym. Tak, że to wszystko należy do takiego konkretnego IP. Widzę security grupy, czyli polityki takie, można powiedzieć, firewallowe i do jakich interfejsów one są podpięte. Jeszcze może znajdziemy tu jakiś fajny przypadek. O, widzę na przykład instancję, która ma adres publiczny. Przydzielony, czyli jest to kawałek infrastruktury, którą udostępniliśmy na zewnątrz. To jest jeden przykład. Tu jest drugi przykład, już trochę innej infrastruktury, ale tutaj chciałem pokazać. Na przykład jestem w stanie sobie zidentyfikować tunel VPN-owy, czyli te elementy, które sobie omawialiśmy wcześniej. Mamy VPN Gateway, mamy Customer Gateway, mamy połączenie między nimi, możemy sobie te parametry pooglądać. W tej chwili pooglądać, gdyż to narzędzie jeszcze nie pokazuje wszystkiego, czego chcemy, żeby pokazywało. E,
widzimy również zasoby, które zostały utworzone, ale nie są wykorzystane. To jest bardzo fajny element, gdyż bardzo często za te zasoby, które nie są wykorzystane, musimy zapłacić dostawcy. To jest jeden sposób prezentacji, czyli w postaci drzewa, a tak naprawdę takiej gwiazdy, galaktyki połączeń pomiędzy obiektami, gdzie sercem będzie VPC i dalej komponenty, które są z tym VPC powiązane. Inny sposób prezentacji, nad którym również pracujemy, to jest sposób prezentacji bardziej w postaci właśnie takiego diagramu infrastruktury, w którym znajdziemy tak naprawdę zasoby w konkretnych przestrzeniach, gdzie będziemy mogli sobie obejrzeć właśnie tablicę routingu i tak naprawdę wiele innych elementów. Tu będzie trochę większa infrastruktura. I teraz, co tak naprawdę przez ten fakt, że tworzymy sobie takie narzędzie, tworzymy, bo nam brakuje, ale tworzymy, bo też jest taka możliwość, bo to jest jakby siła tego SDK i API, które dostawcy, zwłaszcza duzi, oferują. Jest taka możliwość. Natomiast to jest trochę takie połączenie dwóch światów, świata sieciowego i możliwości i elementów takich programistycznych. I to jest też takie nasze doświadczenie, że warto na ten kierunek spojrzeć właśnie w ten sposób, że te infrastruktury, na które patrzyliśmy tak inżyniersko-sieciowo, one są teraz bardzo przystępne, jeśli potrafimy choć trochę programować. Tak. To daje nam możliwość tworzenia sobie swoich narzędzi, automatyzacji procesu zarządzania, tworzenia jakby tej infrastruktury. I narzędzie, które pokazuję, z czasem będzie, mam nadzieję, coraz lepsze. Implementujemy tu jeszcze kilka pomysłów związanych z tym, że chcemy tu oprócz tego, że powiązania konfiguracyjne między aplikacjami pokazujemy, to pokażemy ścieżki routingu, możliwość prześledzenia komunikacji end-to-end od jednego interfejsu do drugiego, czy komunikacji od jednego adresu IP do drugiego IP, do drugiego interfejsu IP. I to są narzędzia. Pytania. Czy mamy pytania? Konradzie, dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszamy też do zadawania przez platformę. A tobie, Konrad, bardzo dziękuję, a Państwa zapraszamy dosłownie na 10 minut przerwy i punktualnie o 14:00 wracamy z kolejną częścią. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.